Cześć, w dzisiejszym filmiku przedstawię Wam coś, co spodziewam, myślałem przez całe życie, że to będzie niemożliwe do zdobycia, ale jednak zdobyłem upragnioną swoją kolekcję figurek Toy Biz ze Spidermana. Prawie można powiedzieć, że w 97–98% brakuje mi jednej figurki Shockera, nadal Shockera, tego, którego widzimy tutaj na pudełku, nadal mi go brakuje. Ale mam wszystkie figurki, o których no można powiedzieć, że marzyłem, chociaż znalazłoby się pewnie więcej, na przykład jak ten Venom ze zmienianą głową, ale jego akurat nie było nigdzie i zdobyłem tylko te figurki, co od dzieciństwa, nie miałem ich od dzieciństwa i zawsze chciałem je mieć właśnie. Udało mi się w końcu po tylu latach, dopiero w 2015 roku udało mi się zdobyć większość, prawie wszystkie te figurki ze Spidermana, z serii właśnie Spider-Man Toy Biz. W pierwszym filmiku widzieliście te, które miałem od dzieciństwa, a w tym filmiku zobaczycie te, których właśnie nie miałem w dzieciństwie i powtarzam kolejny raz, po tylu latach udało mi się je zdobyć. Także zapraszam do wideo recenzji wszystkich tych figurek, które teraz zakupiłem. Na pierwszy rzut pokażę figurki aktualnie z tej serii, z tego blistra, co tutaj są wymienione, czyli będzie to Kraven i będzie to Mysterio. Blistr odłożę. No i dobra, i lecimy do pierwszej figurki. Udało mi się zdobyć figurkę Mysterio. Jest ona fajnie wykonana, podoba mi się, pamiętam ją jeszcze z dzieciństwa, bo mój kuzyn ją posiadał. Fajnie nią się tam, nie wiem czy się, ja się nią nie bawiłem, ale ale mimo, że fajna była. Wiem, że miała tutaj taki, widzimy tą dziurę, tu miała taką pompkę, jej się wkładało, napełniało się tą pompkę wodą, się tak ją wówczas naciskało i ona wtedy z tych dziurek tutaj są, widzimy, strzelała, psikała wodą. I to było w sumie tyle, co posiadał takich ciekawych dodatków Mysterio. No ma oczywiście ściągany płaszcz. Płaszcz jest fajnie zrobiony, bo wkłada mu się tutaj w dziurę w głowie i także to nie jest jakiś płaszcz taki naciągany jak w niektórych figurkach i ten płaszcz sobie nie spadnie, dopóki go nie wyciągniemy z tego bolca. Zawsze żałowałem, że w tego typu figurkach, które mają płaszcz nie jest zrobiony z gumy albo z materiału. Wiem, że byłaby pewnie to lipa, ale osobiście w dzieciństwie i w sumie teraz chciałbym nadal, żeby figurki miały płaszcze właśnie albo z takiej miękkiej gumy, która się modeluje, albo po prostu z materiału. Pamiętam, że w dzieciństwie mając na przykład w rękach Mysterio, strasznie ciężko nim się bawiło właśnie przez ten płaszcz. Odzorowywał on tam jakieś, jak widzimy tutaj, pofałdowania na nim i pewnie, no chociaż guma by pewnie też to odzorowała, ale na przykład materiał już by tak tego nie odzorował, ale wiem, że się ciężko bawiło figurkami, które miały płaszcze i dlatego zawsze się ściągało płaszcz, żeby pobawić się figurką. Nieźle wykonany, podoba mi się te rękawice, rozstaw palców tutaj na nogach, te buty, ta kula tutaj na głowie też mi się podoba, bo jest tak fajnie zrobiona, że jak widzimy tutaj trochę tego zielonego, przysłonię trochę zielonego i reszta jest biała. No to tak wygląda, tak się prezentuje Mysterio. Mysterio odłożę tutaj. Do następnej figurki. Następna figurka jest to Kraven, tak jak obiecałem z pudełka, że pokażę. Kraven łowca. Dość fajnie wykonana figurka, jednak nie podoba mi się za bardzo sump tej twarzy jego, no ale co tu się spodziewać po figurce z lat 90., prawda? Nieźle wykonany, podoba mi się ta grzywa tutaj, te kolce, tutaj karwasze, te takie spodnie. Trochę stętkowanych jest, na pośladkach też jest stętkowane, buty, ta grzywa właśnie fajnie tak to odzorowuje tego. Co miał ciekawego? No Kraven ma wbudowany taki mechanizm mechanizm ręki prawej. On jest na sprężynce. Nie wiem, do czego to miało służyć, bo Kraven jedyny ekwipunek jaki ma, to ma tą dzidę, która co prawda jest naprawdę ostra. Tutaj można jakby się tak ją porządnie tego, co można było ją sobie wbić na rękę, bo ten czubek jest naprawdę ostry tutaj mimo wszystko. Nie wiem do czego to, no wiadomo, no dzida i ręka, która wykonuje ruch rzucany, no to chyba jasno biało na czarnym stoi, co, do czego to ma być wykorzystane, ale powiem wam, że tą dzidę ciężko się wpycha w dłoń. O, ona nie ma prawa w żadnym wypadku wyskoczyć z tej dłoni, więc nie wiem po co wrzucili tą rękę taką na sprężycę. Już lepiej było zrobić statyczną rękę, po prostu figurkę do zabawy, a nie z jakąś dziwną metodą rzucania dzidy, która tak naprawdę nigdy z tej dłoni nie wyleci. Musiałbym tą dłoń podpiłować jeszcze w środku, żeby to, no i tak wtedy nie wiem, czy ona by wyleciała, ta dzida. No mimo wszystko, tak wygląda, tak się prezentuje figurka Kravena Łowcy. Kolejną figurką, to są oczywiście podstawowe serie Spidermana, potem przejdziemy do jakichś tam takich dodatków można seryjnych. Kolejną figurką, którą pragnąłem mieć od zawsze, a którą praktycznie nigdy, nawet powiem wam, że nigdy nie widziałem jej w żadnym sklepie, jest to Sęp. Sęp. Figurka, którą zarówno ja i mój kuzyn po prostu pożądaliśmy. Pożądaliśmy i nikt... nie widzieliśmy nawet tej figurki w żadnym sklepie. W żadnym sklepie nigdy jej nie widzieliśmy, ale w końcu udało mi się zdobyć Sępa. Sęp prezentuje się tak. Ma tutaj te skrzydła sobie na plecach. Figurka bardzo fajna, świetna, uwielbiam ją, podoba mi się. No ma co prawda troszkę taką za dużą głowę, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że ma właśnie taką za dużą głowę. Tutaj ma ten swój pistolecik. Pistolet można wyciągnąć z kabury. Gdzie on poleciał? Dobra, sorki. Można mu włożyć w dłoń. Zginamy mu dłoń. W dłoń można osadzić ten pistolecik. I wówczas ma, proszę bardzo, pistolet w dłoni. Dłonie, ręce same ma na zasadzie kulkowym. Także tu w barkach oczywiście są na zasadzie kulkowym, po to, żeby można nimi majtać sobie dowoli w boki, cały salta nimi robić, obkręty, ale chodzi tutaj konkretnie o to, o te skrzydła. Mechanizm wypuszczania skrzydeł jest następujący. Przyciskamy jedną nogę i ręce, jak widzimy, idą razem ze skrzydłami, otwierają się. Skrzydła są na sprężynce, także się otwierają. Tak to wygląda. Ręce są przymocowane do skrzydeł takimi kulkami. Tutaj, jak widzimy, można tą kulkę wypuścić, wysunąć. O, proszę bardzo. Mamy wtedy jedną wolną rękę i tak jak mówiłem, jest na zasadzie kulkowej. Możemy ją sobie dowoli obracać, ale tutaj głównie chodziło o te skrzydła. I ponownie zamykamy skrzydła, one się zatrzaskują, naciskamy nogę, oczywiście nie można jej naciskać jakoś tam rytmicznie, bo by się łamała, a wiem już to z pewnego doświadczenia i zaraz wam to doświadczenie opowiem i też pokażę. Tak się prezentuje Sęp. Bardzo dobra, bardzo ładnie, ładnie wykonana jak na tamte czasy. Bardzo mi się po prostu ta figurka podoba. Sentyment z dzieciństwa, pewnie dlatego ją tak zachwalam. No ale jest to właśnie, tak jak powiedziałem, taki bardzo mocny sentyment z dzieciństwa, żeby posiadać tą figurkę. Kolejną figurką jest Hobgoblin. Hobgoblin. Figurka, co mogę powiedzieć, figurka nawet fajnie wykonana. Chociaż jeden ma tutaj minus dość poważny. Zacznijmy od glidera. Glider, ja tutaj, no właśnie, szczałka wyskoczyła, bo to nie jest oryginalna szczałka. Tutaj powinna być ta głowa taka z bajki, jest tam z komiksu, jak tu była ta głowa tego Hobgoblina jako szczałka do wyszczelenia. I on tutaj się przyczepiło taką tą sznurkiem do tego, żeby nie wyleciała, no ale tej głowy nie ma. Dlatego ja włożyłem jakąś taką szczałkę, która kolorystycznie no po prostu wypełnia tą dziurę. Tutaj, no wystaje mocno, szczela po lekkim naciśnięciu tego guziora, tej wajchy, ale glider. Glider, no, może być wykonany. Nie powiem, że jest jakiś tam super, ale może być. Chociaż z jednym poważnym problemem. Figurka Hobgoblina, o dziwo, ma tylko 7 punktów ruchowych, artykulacji. Ma dowoli ruszaną prawą rękę, dowoli ruszane nogi, nie ma w ogóle ruchomej głowy. Ale druga ręka jest na zasadzie kolejnej sprężynki, podobnie jak u Kravena. Tutaj miało to sens, bo wkładało się, tutaj mam dziurę w dłoni, wkładało się taką małą dynię. Jak ją się podciągło do góry i szczeliło, to ta dynia po prostu wyskakiwała z dłoni. No niestety nie mam tej dyni, szkoda. Żałuję też, że sakiewka, którą Hobgoblin taką charakterystyczną miał na pasie, czyli tutaj na tym no tak, no wiecie, przełożonym przez ramię, jest po prostu też litą częścią nogi, a nie jest po prostu taką saszetką naprawdę zakładaną na pas. Pewno fajnie by to się prezentowało. Głowa nie jest ruchoma i co jest fajne w tym Hobgoblinie, no to ponownie płaszcz jest oczywiście takim twardym plastikiem, ale jest trudno się go ściąga. Znaczy trudno, może nie trudno, tylko że ciężko. O, dopiero wyskakuje z głowy i pewnie w dzieciństwie, jakby się bawiąc, bo oczywiście nie miałem styczności z tą figurką w dzieciństwie, jakby się ją bawić, to płaszcz nie będzie spadał. Jednakże, dobra, przyspieszymy to trochę. Jaki jest poważny błąd? Poważny błąd jest taki, że figurki za cholerę nie da się osadzić w gliderze. Zobaczcie, jaki ona ma rozstaw stóp względem dziur w gliderze. Nie da jej się tu wsadzić, no jasna cholera, no nie da się tej figurki tutaj w ogóle za nic wsadzić. No proszę bardzo. Jak? Tak miał latać? Tak? Przecież on w ogóle nie ustoi tutaj, o. Trzyma się palcami. Nie da rady się tej figurki, ja nie wiem jak teraz się trzyma w ogóle na czubkach palców. Ale jakby go postawić, no to oczywiście wypada. Figurki nie da się, po prostu jest źle skombinowane, ma te stopki w gliderze względem rozstawu nóg i stóp. Ma takie charakterystycznie zaokrąglone te czubki butów i w przyszłości zamierzam wypiłować tutaj, w tych blaszkach z przodu, wypiłować ten plastik i zostawić po prostu dziury, tak że jak się włoży nogi, to po prostu palce zahaczą się tutaj u góry i będzie po prostu ten Hobgoblin jakoś stał w tym gliderze. To jest jeden wielki błąd, uważam, że bardzo lipa, bo trudno byłoby się tym bawić w dzieciństwie, gdyż co chwilę by te nogi wyskakiwały. Kolejną figurką jest Morbius, Morbius Wampir, świetnie wykonana figurka, bardzo mi się podoba i tutaj jest w końcu dobrze zrobiony płaszcz. Płaszcz jest, popatrzmy, z miękkiej gumy. Jest, no tu jest po prostu płaszcz dobrze wykonany. Figurka w ogóle jest bardzo fajna, chciałem ją zawsze mieć od dzieciństwa. No nigdy się oczywiście to nie udało, ale w końcu teraz po tylu latach zdobyłem Morbiusa. Nie ma tutaj za bardzo nic ciekawego. Nie ma jakichś po prostu zaawansowanych dodatków, nie miał. Tutaj widzimy te żyły, no, nie widzimy, ale postaram się przysłonić. O, widać te żyły na dłoniach, na rękach całych, takie srebrne. Żałuję tylko, że od wewnątrz, w dłoni nie ma tych takich przystawek tutaj no, narysowanych na przykład albo wytłoczonych. Morbius jak to Morbius, wygląda tak jak wyglądał. Włosy ma gumowe. Dlaczego ma gumowe włosy? A to zaraz już pokażę. Dlatego, że Morbius miał jedną taką fajną funkcję. Funkcję zamiany Michaela Morbiusa w Morbiusa Wampira. Proszę bardzo, jak to się robi. Ciach, ciach, przekręca się głowę. Mamy Michaela Morbiusa. I ponownie przekręcamy głowę. I mamy wampira. Myślałem, że miało to jakąś, nie wiem, jakąś tam jakiś mechanizm, że na przykład coś się pociągało, rękę czy coś i by to się zmieniało, ale widać jednak nie. Jednak nie, palcem się to zmieniało. Bardzo fajna figurka Morbius na wielki plus. Kolejną figurką jest figurka pierwsza chyba mojego kuzyna. I pierwsza taka moja styczność jest to klasyczny Venom. Klasyczny Venom, którego miał mój kuzyn, często się nim bawiliśmy, potem był tak wyświechtany ten Venom, że jego dłonie, nogi po prostu już kręciły się w kółko. Co można o nim powiedzieć? Venom jak to Venom, czarna figurka z dużym znakiem pająka białym, klasyczne punkty artykulacji, po prostu zwykła figurka do zabawy. Jednakże figurka miała taki fajny mechanizm, jak się ścisło nogę, to podnosiła się głowa. Tutaj jest już ten mechanizm zatarty i głowę można było podnieść aż do takiej, tak rozstawić tą paszczę, jak widzimy. I potem ta głowa się chowała do środka. Znaczy pasza się zamykała. Działo się to przez lewą nogę. Jak się lewą nogę ścisnęło, to właśnie podnosiła się ta głowa tak o, do góry. I właśnie to jest ten mechanizm, jaki jest zastosowany w sępie. I oczywiście noga, jak się tak ją wielokrotnie ciach, ciach, ciach ściskało, pękał ten mechanizm, noga odpadała i już głowę sobie można było co najwyżej podnieść ręcznie. Bardzo fajna figurka, Venom, pamiętam go z dzieciństwa. Kolejną figurką jest klasyczny Carnage, już go pokazuję. Jest to klasyczny Carnage. Ja na początku, jak w pierwszym filmiku widzieliście, miałem Carnage'a z głową Cassidy'ego. Tutaj mam w końcu Carnage'a z głową, no Carnage'a, klasycznego Carnage'a. Carnage ma kolejny mechanizm, tutaj mamy takie coś, takie bleble w plecach. Chodzi o to, że jak sobie to położymy kciuka, to Carnage wykonuje ruchy ręką prawą. Może ją na przykład tłuc. Figurka klasyczna do zabawy, fajnie wykonana twarz, tutaj jak widzimy tego Carnage'a, ten taki klasyczny uśmiech jego. Miał kilka dodatków, mamy na przykład morfowanie dłoni w topór. Proszę bardzo, tak to się mniej więcej prezentowało. Mamy morfowanie dłoni w taką plazmę, czy co to kurde jest. Tak się to prezentuje, jak się założy. I mamy morfowanie dłoni takie pazury. No, to na przykład możemy nałożyć o tutaj, a tutaj możemy nałożyć tam jakby taką plazmę i mamy wówczas Carnage'a z takimi pazurami. Bardzo fajna figurka, zawsze chciałem mieć Carnage'a w oryginalnej postaci, a nie z tą głową Cassidy'ego. No to mamy Venoma i Carnage'a, dwóch takich bad guyów. Kolejną figurką jest figurka, którą myślałem, że nigdy w życiu nie zdobędę, no jak większość z nich zresztą nie, ale jest to figurka, którą podobnie jak Stampa pragnąłem od dzieciństwa i o dziwo się bardzo rozczarowałem po niej. Jest to po prostu Skorpion, Mac Gargan. Figurka, którą pragnęliśmy od dzieciństwa razem z moim kuzynem, nigdy jej w życiu nawet nie widzieliśmy, nigdy nie znaliśmy, ani mój kuzyn nie znał nikogo, kto by miał Skorpiona jako figurkę, jako zabawkę. Figurka wygląda ładnie, prezentuje się ładnie w tym zielonym kolorze, w tej takiej swojej prostocie, ale się zawiodłem po tej figurce i chyba dobrze, że jej nie miałem w dzieciństwie, bo byłbym rozczarowany. W sumie jestem teraz też rozczarowany, ale się już nią nie będę przynajmniej bawił. Myślę, że w dzieciństwie, gdy dzieciaki ją się bawiły, była ta figurka bardzo zła i która się bardzo szybko niszczyła. Z jednego powodu. Ogon, który widzimy taki skręcony, jest litym plastikiem. Co jest w ogóle bardzo, bardzo złe. Dlaczego ten ogon nie jest zrobiony z gumy i nie ma w środku drutu, żeby można go było wyginać? Owszem, można go ruszać, bo ma tu bolec, można go sobie ruszać tam o, na prawo i lewo. Miał pewny mechanizm, że jeżeli przyciśniemy prawą rękę, to ogon się podnosi. Widzimy? Ogon się podnosi do góry. Klasyczne punkty artykulacji, jakie tutaj widzimy, zresztą jak w każdej figurce, no prawie każdej. Ogon bardzo zły, bardzo źle wykonany moim zdaniem. W dzieciństwie myślę, że jeżeli, tak jak wspomniałem, bawiąc się tą figurką, ten ogon notorycznie pewnie pękał w tym miejscu i było po figurce, ewentualnie tu. Myślę, że tutaj w tym pierścieniu, w tym zagięciu to był punkt, który się notorycznie łamał, a drugim punktem było to, że ogon odpadał od pleców, od tego plecaka, bo jest przyczepiony tam na zwykłego bolca. Rozczarowała mnie ta figurka, myślałem, że będzie dobrze wykonana, że ona będzie miała gumowy ogon. Dlaczego tak trudno było zrobić gumowy ogon z prętem w środku? Nie wiem dlaczego, nie zrozumiem tego. I figurka, którą po prostu uważałem za cud, taki cud miód posiadania w dzieciństwie, okazała się figurką zrypaną, że tak to ujmę. Kolejną figurką jest Prowler, którego bardzo lubiłem z bajki. Jak zobaczyłem odcinek z nim, od razu postać mi się spodobała. Chciałem właśnie zawsze mieć figurkę. Figurkę tak samo rozczarowała mnie głównie przez to, że płaszcz jest taki, on widać zginany, ale to dalej jest taki jednak twardszy plastik. I po prostu jak się przychylić figurkę do góry, ten płaszcz spada z figurki. Myślę, że w dzieciństwie ponownie figurką bardzo źle się bawiło, bo ten płaszcz co chwilę z niej spada. Nie ma takiego jakiegoś wcięcia, że tak jak w Hobgoblinie, że można go było ściągnąć do tyłu, tylko tutaj ma za duży okrąg, za małą głowę i ten płaszcz po prostu spada. Co drugie mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, że zawsze byłem przekonany, że te pazury to są jakieś takie nakładki, które się wyszczeliwuje. To się okazało, że to są pazury w zabawce i można je schować. Tutaj mamy taki przycisk. Można je zacisnąć i mamy teraz pazury takie zaciśnięte w zabawce, ale w figurce, jak się naciśnie, to te pazury wówczas wyskakują. Myślę, że to jest kolejny mankament, mankament tej figurki, kolejna rzecz, która się w dzieciństwie podczas zabawy bardzo łamała. Jest to cienki plastik, jeżeli uderzyłoby się tą figurką z rozsuniętymi pazurami do przodu, to wówczas te pazury, myślę, że odpadały się. Można je schować, ale każda próba zabawy powoduje, że one odskakują z powrotem. Każda próba ich dotknięcia, choćby lekkiego, powoduje, że one odskakują z powrotem, wyskakują do przodu. Myślałem, że to są po prostu takie nakładki, które będą wyszczeliwały, a to niestety są po prostu jego dłonie z palcami, które mimo wszystko wyszczeliwują. Myślę, że w dzieciństwie łatwo by się połamały. Ogólnie Prowler fajna figurka, podoba mi się, ale jednak też się rozczarowałem po niej mimo wszystko. Spodziewałem się czegoś lepszego. Kolejną figurką jest Punisher. Nie pamiętam, z jakiej to jest serii figurka, nie sprawdziłem w internecie, więc sorki, nagrywam w czasie rzeczywistym, nie przygotowałem się do tego. Po prostu mówię z głowy to, co pamiętam. Figurkę dostałem bez akcesoriów, wiem, że miała kilka akcesoriów, miała jakiś karabin, miała jakieś działko wyszczeliwujące. Miała tutaj nóż, który nie chce się schować w kaburze. Jak go wyciągniemy, to jest jedyna broń, którą możemy włożyć do ręki Punisherowi. Punisher jest i fajnie wykonany, i kijowo wykonany. Fajnie jest wykonany, jeżeli patrzymy go od przodu. Z tą czaszką tutaj się nieźle prezentuje. Tutaj mamy taki pas z granatami, tu jakąś amunicję, którą się niby wpina tutaj w taką dziurę w plecach. Powinno się ten w ogóle pas spiąć razem, ale ja za cholerę nie mogę dać rady sobie go spiąć i myślę, że to przy mocniejszej próbie to zaraz pęknie. No cóż. Moim zdaniem jest lipa. I jaka jest lipa jeszcze z plecami? Jest taka lipa, że popatrzmy, no nie wiem, czy to będzie widać, ale jak on ma wygiętą talię. No nie będzie tego widać, musiałbym ściągnąć, ale chociaż może mi się uda. Także chwilkę, dajcie mi chwilę. Może mi się to uda ściągnąć. Tak, udało mi się to ściągnąć. Tą kaburę. Ściągnąłem ten pas. Popatrzcie, jak on ma wygiętą talię. Co to kurde jest? Czy tak wygląda normalny człowiek? Że on ma jakąś chorobę, zwyrodnienie kręgosłupa i to jakieś kalectwo w ogóle. Jak mogli zrobić taką figurkę? Popatrzcie, jak on ma wciętą talię, a jak wybrzuszony z tyłu plecy. No przecież jak zobaczyłem tą figurkę, to po prostu jak zobaczyłem, nie, z przodu on się prezentuje naprawdę dobrze, ale jak zobaczyłem z boku, to ta figurka jest naprawdę bardzo, no niedobrze, no jak on wygląda, jak on się prezentuje z tymi plecami. Najgorsze to to, że modelu tej figurki wyszło jeszcze, ten model tej figurki wyszedł jeszcze w dwóch postaciach, Bullseye, 10 i Nick Fury. To są dokładnie te same figurki, nawet nie poskąpili, żeby odpiłować z nich tą kaburę na nóż. Są dokładnie te same figurki, tylko przemalowane i inaczej, no i na inną twarz mają inaczej wykonane, ale dokładnie te same figurki, mają dokładnie ten sam mankament pleców. No bardzo, bardzo, bardzo zła figurka. Rozczarowałem się masakrycznie po niej i nie jestem z jej powodu zadowolony. I ostatnią figurką, jaką pokażę, jest to tym razem figurka z serii Web Force Spidermana. Jest to Lizard, który jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Widziałem tego kiedyś, będąc na wczasach, widziałem tego Lizarda w sklepie, ale kosztował dość drogo i nie kupiła mi, rodzice mi go nie kupili. Figurka posiada taki duży walec. Wcześniej pokazywałem z tej serii Web Force pokazywałem Daredevila z takim dziwnym czołgiem, który się montowało na niego, a ta figurka posiadała taki duży walec. Dobrze, że nie... Chociaż mam tutaj pudełko, więc może pokażę wam. Jest to ten Lizard tutaj i on posiadał taki walec, na który na niego się zakładało. Dobrze, że nie posiadam tego walca, ale figurka sama jest bardzo dobrze wykonana, bardzo mi się podoba i chyba jest to najlepszy Lizard, jakiego widziałem. Ma otwieraną paszczę tutaj, wiele punktów artykulacji, głowę w boki, tutaj ręce są na bok ruszane, duży ogon ruszany i połę płaszcza, która jest zrobiona z gumy. Jak widzimy tutaj, to jest guma, którą się podczepiało tutaj do litego plastiku, żeby oczywiście w pudełko nie kolidowała z miejscem. Z miejscem, dobrze mówię. Płaszcz się wczepiało tutaj w plecy. Ma taki rozwiany ten płaszcz tutaj. Szkoda tylko, że nie ma żadnego identyfikatora tutaj, bo naprawdę wówczas myślę, że fajnie by z tym identyfikatorem wyglądał. Lizard bardzo mi się podoba, jest to jedna z moich najlepszych figurek, jakie posiadam. Bardzo mi się podoba, naprawdę jestem z jego powodu bardzo zadowolony i szkoda, że rzeczywiście ten Lizard jakoś w dzieciństwie mnie tak obszedł. Jakoś nie byłem tak zaintrygowany z jego powodu, ale chyba przez ten walec, ale teraz jak na niego patrzę, to jest to figurka naprawdę wielkiego sumptu, świetnie wykonana i bardzo, bardzo mi się podoba. Dziękuję, że oglądaliście kolejną część mojej recenzji figurek z cyklu Spider-Man. To ostatnia seria, może jak zdobędę kiedyś Shockera, to też wam pokażę. Dość długi filmik, ale mam nadzieję, że się podobało. Ja jestem po prostu ucieszony z powodu tych figurek i wiem, że trochę ludzi czekało na ten filmik, żebym zrecenzował te figurki. Mam nadzieję, że się podobały. Jeszcze raz wspominam, dzięki wielkie za oglądnięcie. Zobaczymy się w jakimś tam kolejnym filmiku, jaki nagram. No dzięki, trzymajcie się, cześć.